Cześć, witajcie, z tej strony Negutkowiak i dziś Wam pokażę, jak mieć na przykład mody na taki celownik, tak jak jest Trox, czy coś tam, co tam jeszcze chce. Oj. Dobra. Dziś będzie poradnik właśnie o tym. Czekajcie, da się to jakoś wkrócić graczy? Nie, nie da się. Kurde, co? Musimy gdzieś się oddalić, bo takie lagi mam, powiem. O, dobra. No to tu. Na przykład, nie wiem, chcecie mieć te FPS-y i pingi. Czemu mam tyle FPS-ów tylko? To właśnie dziś w tym odcinku Wam pokażę. A więc zachęcam do oglądania, bo jeszcze będą... kosmetyki, czyli to będą te takie skrzydła i w ogóle, dla tych, którzy by nie wiedzieli. A więc zapraszam do oglądania i my widzimy się zaraz. Dobra, a więc już jesteśmy. Tutaj Wam nie pokażę, jak nazywa się ten klient, bo to jest w ogóle inne. Ale tak, wchodzimy sobie do przeglądarki. Obojętnie jakiej. Okej. To się wytnie. I wpisujemy sobie Lady Mod. Oczywiście, że chodzi o Lady Moda, ale niektórzy oczywiście nie znają. No już mam od... Jakoś po świętach go zainstalowałem, ale nieważne, wpisujemy sobie, wchodzimy w to pierwsze i możemy sobie przetłumaczyć, komuś może być wygodniej. I teraz tak, my Lady Moda 4 olewamy, bo na razie musimy się zainteresować trójką, no bo czwórki jeszcze nie ma. Dobra, a więc tak, to prawda, FPS-y Wam chyba powinny poskoczyć, ale nie jestem pewien. Tutaj teraz tak wygląda klasyczne, a tak wygląda w Lady Modzie. Dobra. Dobra, ale my na razie chcemy się... To już jest... Co się dzieje? Nie mogę nic... O. To już jest... czat głosowy, to już jest ogólnie... w Lady Modzie 3. Tylko możecie się komunikować z graczami, którzy mają Lady Moda tylko. Prawdopodobnie. Nie wiem, nigdy nie miałem z kim pograć. I tutaj ogólnie... no są też te kosmetyki właśnie. Ale dobra, my na razie nie o tym. My sobie tutaj klikamy pobierać. I darmowe pobranie. I to Wam się tutaj pobierze. Tak. Potem sobie pobieracie tego Lady Moda. Pobieracie sobie tego Lady Moda w ogóle. I potem tak wychodzicie sobie. I klikacie sobie dwa razy na Lady Mod Installer, bo Wam się wyświetli taka ikonka, taki niebieski lew, jakby ktoś nie wiedział. Dwa razy sobie klikacie. Albo po prostu wchodzimy, kto woli. I teraz tak, powiększyć się, no dobra. Tutaj sobie wybieramy, czy korzystamy z MultiMC, czy jakiegoś launchera. I tutaj, jak na przykład Steel Launchera, tak jak ja, klikamy sobie Minecraft Launcher. Vanilla.
i wybieramy sobie wersję. Ja wybiorę 1.8.9, bo ja lubię PvP. I tutaj mogę sobie Forge lub Vanilla. Ja sobie wezmę Vanillę i klikamy Next. I teraz tak, mamy non i Optifine. Ja bym polecił wziąć Optifine, bo wtedy no macie po prostu więcej modów do wyboru. I teraz tak, możemy sobie dodać od razu kilka modów. Na przykład ja sobie wezmę Layby mod Keystrokes, Custom Crosshair, co jeszcze? Item Physic, bo to zawsze jest fajne. I chyba tyle. Tak, potem jeszcze w lewym modzie będziecie mogli sobie tam poustawiać jeszcze kilka modów. Ale no. Potem sobie zajrzamy tam na sam dół. Klikamy to i install. Teraz wam się właśnie Layby mod instaluje. Ja już oczywiście Layby moda mam pobranego, ale też przy okazji od razu jak wam się instaluje, to możemy wejść sobie znowu w przeglądarkę. Ja wyszedłem, nie wiem czemu. Dobra, drugi raz się to wymarzę. I wpisujemy sobie Cosmetics Layby Mod 3. Tutaj mamy no Cosmetics Key. Tylko nie pamiętam. O, już sam się zainstalował. No to fajnie. Tylko nie pamiętam, gdzie to dokładnie było. Chyba tu. Tak, to jest to. Jak sobie wpiszecie Cosmetics Layby Mod, możecie bez tej trójki, to wchodzicie sobie w cosmeticsmod.com. Powinna to być pierwsze. I teraz tak, tutaj klikacie Accept i Download. Oczywiście Layby Mod jest non-premium i tutaj wam się pobierają te kosmetyki. Teraz, jak to się robiło? Co? Chyba tu w to się klikało. Ale nie wiem. Dawno tego nie robiłem. Close Minecraft before continuing. Dobra, okej. Okej, i kosmetyki się już pobrały. I teraz tak, możemy sobie wyjść i wejść do launchera, ale możemy też kliknąć tak. To się wtedy zresetuje. Odświeży. O. I teraz i wybieramy sobie wersję Layby Mod. Nie Master, Layby Mod. I rozpocznie grę. Jak nie chcecie kosmetyków, to możecie kiedy indziej lub nigdy, ale tak po prostu, nie? I teraz sobie tutaj odejdę. Nie pytajcie, czemu mam skina Assassinka, bo nie mam. Kiedyś miałem, ale już nie mam, żeby nie było. Zmieniłem sobie na jakiegoś skina z anime, a to anime przestałem w ogóle oglądać. Już w ogóle nie oglądam anime, się z tego cieszę. I teraz tutaj po rogach nam się pojawiają takie rzeczy właśnie z Layby Moda. I jak wejdziemy w opcję i ustawienia Layby Mod, mamy od razu tutaj te kosmetyki. Mamy tutaj skrzydła na przykład. Ale żebyście widzieli, jak wasz skin będzie wyglądał, musicie najpierw... tutaj jest Layby Mod. Potem po lewo, albo na lewo. Musicie sobie wyjść na przykład najlepiej na jakiś tryb wieloosobowy. Ja nie wiem, wejdę sobie na rapy.pl. Dobra.
Dobra. Ja tutaj już się zalogowałem. Ja tak się loguję. Dobra, rozłączyło, bo już mam mało pamięci w telefonie. Ale dokończę tą historię. Tak wpisuję to hasło i patrzę na nagrywanie, czy nie widać mojego hasła. Ale dobra. Teraz tak. Jako, że nie działa prawy shift, to wchodzimy w opcję albo od razu tutaj dodatki. Tutaj mamy wszystkie dodatki, które nam się zapisały. Tak? Item Isaac. Wezmę na piątkę. Fajnie to według mnie wyglądało. Dobra. I teraz tak. Musimy mieć optfajna. Możemy też usunąć, ale... Dobra. I tutaj mamy wszystkie kosmetyki. Tutaj mamy skrzydełka. Możemy sobie kolor ustawić. Nie można rainbowowego. Słabo troszkę. Co to jest? To nie... Znaczy, jeśli już to jest fajne. To butterfly to na bank, nie? Devil. Dobra, to mi się najbardziej podoba. Pierwsze będą różowe. Takie też różowe. Dobra. A, bo czekajcie, bo wy coś nie widzicie. Tak. Co my tutaj jeszcze mamy? Oczy. Tutaj nam tak świecą, ale mam niżej oczy, więc mi to nie będzie pasowało. Czyż co ma? Widzę to. Dobra, nie, tutaj bym się robił na piątkę. Już jest lepiej. Tutaj te oczy to będziecie musieli sobie skonfigurować dobrze. Okej. Się odbija fajnie o mnie. Wysokość. Nie. Brightness. Można też mieć takie odbicie na twarzy. Ale nie. Ja tego nie chcę. Fire hand. To jest fajne. To mi się podoba. Kiedyś to miałem ustawione. Że płonie nam dłoni. Czekajcie, zaraz powinni się zobaczyć. O, teraz widzicie bardziej. Końcówkę tutaj style mamy. Taką czerwoną. Trójka nam się nie wyświetla. O. Dobra, jako że 7 to ma szczęśliwa liczba, wpisujemy 7. Ciekawe, co to będzie. Biały. Tak. No tak troszkę. Ale dobra. Z kim wygląda na razie tak. Chociaż w sumie lepiej jest jak ma tutaj. Albo jak po prostu to wyłączymy. I tutaj jeszcze coś mamy. A, pas jakiś. Dobra, nie. To mi nie pasuje. Mamy też na głowę. Nie. Dobra, nie. Mamy też na przód naszego skina coś. Różne takie. Tu jest na przykład kokardka.
To co, nie wiem co to, krawat, naszyjnik złoty. Nie chcę wiedzieć skąd ten koń wystaje. Nie wiem, to chyba nie działa. Mamy jakieś rękawice bokserskie, spódnice. Flagę, nie wiem czy... Bombę chyba. Jakaś paczka, dobra. Ale też jest fajne. Na tyle. Na przykład są też ogony. Tutaj wolf. Będzie chyba to, tak. Tutaj, a dobra, nie, to jest wilka. Kat tej można sobie wziąć. I tutaj możecie sobie... Kolor. Jezu, już myślałem, że alty w 4 wcisnąłem. Tool. O! Ale śmiesznie. Dobra. Kiedyś było chyba troszkę... Jak to powiedzieć? No w sumie sam nie wiem. Mamy tutaj też zwierzaczki. Gdzie jest pies? Był pies, pamiętam, fajny. Było kilka stylów psa. Na przykład taki w kosmosie był fajny. I to chyba nie będzie tu. Gdzieś to... O! Galaxy Cosmetics. Sobie wejdziecie. To tutaj jest na przykład Astronaut Dog. On wam siedzi tam na ramieniu. To jest też fajne. Co tu jeszcze mamy? Cyberpunka. To są fajne słuchawki. O, headphones. No co, on są. I... Styl sobie zmienimy. O, było. Chodzi mi o ten styl. I teraz biorę różowy. Fajne takie te słuchaweczki. Dobra. I też do dodatków możecie sobie jeszcze więcej dodatków dodać. Na przykład nie wiem, jak lubicie pograć w bedy. Na pewno kojarzycie coś takiego jak Time TNT. Chwila. TNT Timer. To jest fajne. Możecie sobie pobrać i potem właśnie wziąć ten. Skonfigurować. Koordynaty to nie. Tutaj macie też popularne, najlepsze i w ogóle.